Jeny. Witajcie, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Rozwojowy live z 17. O 17 zerwało nam łącza i jesteśmy w tym momencie. Jest ze mną Agata Sławniak. Agata Sławniak, która jest coachem. Jesteśmy właśnie po warsztatach odbudowywania, nabywania poczucia własnej wartości, wiary w siebie. Jesteśmy właśnie po warsztatach w ramach rozwojowej kawy. Dzisiaj prowadzącą była Agatka Sławniak i postanowiłam nie wypuścić jej tak łatwo, tylko muszę ją tu wykorzystać. Zmieniona zostałam. Tak, bo Agatka daje taką moc, daje taką wiarę, dała nam takie narzędzia właśnie, że musiałam to zrobić, musiałyśmy się włączyć i chcę się nią z Wami podzielić. W formie wywiadu zapytam Agatki dla Was, bo ja już się o tym przekonałam, ja już to wiem, mam nadzieję, że pewnie wiele z Was też i poprzecie te informacje tutaj, jak coaching, jak coach może nam pomóc, może pomagać drugiemu człowiekowi, jak coaching, jak coach może pomóc w sytuacji, kiedy nie mamy takiego poczucia własnej wartości, na jakie zasługujemy, jakie powinnyśmy mieć, że czujemy, że nie czujemy w sobie mocy. Jak coach, jak coaching może nam pomóc i czy i jak może nam pomóc? Agatko, proszę, podziel się. Ja już to wiem. Może pomóc, ale jest to uwarunkowane pewnymi rzeczami. Przede wszystkim musi być to z naszej własnej woli, potrzeby, czyli kiedy czujemy, że potrzebujemy tego, potrzebujemy wzmocnić, a nie to, że ktoś nas wyśle. Czyli same musimy podjąć taką decyzję. Żadna koleżanka, przyjaciółka, która mówi, iż tam się pokołczy, to ci dobrze zrobi, bo wtedy nie pracujemy. Poczucie własnej wartości dotyka różnych naszych spraw, więc nigdy nie będzie takie samo. W coachingu zaczynamy od tego, żeby, już mówiłam, zdefiniować, co znaczy dla mnie poczucie własnej wartości, samoakceptacja, bo od tego zawsze musimy zacząć, bo dla każdej osoby będzie to coś zupełnie innego. Dla mnie na przykład radzenie sobie z jakimiś problemami, które mi zaniżają poczucie własnej wartości, dla innych praca nad wyglądem, nad schudnięciem, dla jeszcze innej osoby radzenie sobie w różnych sytuacjach stresowych, w relacjach z drugą osobą, więc każdy to poczucie własnej wartości ma czymś innym, nie powiem, że zaburzone, tak? Ale troszeczkę tak jest, tak? Że jest taki moment w życiu, że możemy mieć niższe takie poczucie samozadowolenia z siebie. Gorzej, jak to trwa długo, tak? Bo jest bardzo niebezpieczne życie w ciągłym takim takiej braku satysfakcji z tego, kim jestem, przeglądanie się w ogóle w oczach innych i szukanie tej akceptacji jest w ogóle takie niebezpieczne, tak? Czyli możemy nawet, musimy troszeczkę zadbać o tą swoją higienę. Tak jak na przykład dba się o swoje ciało, kremuje się, żeby wyglądać ładnie, żeby nie mieć zmarszczek. Ile na to poświęcacie czasu dziennie, tak? Na kąpiel, na higienę osobistą, na dbanie o urodę, na wyszukiwanie ładnych ciuchów w galerii. Na sprzątanie. Ile na to czasu poświęcacie? A ile czasu poświęcacie na rzecz taką, która po prostu decyduje o Waszym szczęściu? Ile? Nad pracą, nad tym, żeby się dobrze czuć. To jest przede wszystkim zmiana myślenia i coaching w tym pomaga, że opiera się na tym, że po prostu jesteśmy, wpadamy w taki tok pracy nad tym. Nie pozostawiamy tego na jutro, na pojutrze, tylko wchodzimy i pracujemy nad sobą. I to jest taki proces, który nie trwa nie wiadomo jak długo, tylko uczy nas po prostu innego myślenia. Bo tutaj chyba też się zaczyna praca z myśleniem o sobie. Od tego chyba trzeba zacząć. Zaniżone poczucie własnej wartości to jest właśnie błąd w myśleniu o sobie. Świetnie to ująłeś. Błąd w myśleniu o sobie. Tak. Ponieważ, dzisiaj to właśnie mówiłam, że najważniejsze jest, od tego trzeba zacząć, że my po prostu jako ludzie mamy
prawo i obowiązek czuć się wartościowi, tak? I nikt ani nic nie powinno o tym decydować, tylko my sami, tak? Czyli to jest taka wartość, którą mamy. I nikt nam nie musi udowadniać, że jesteśmy fajne. Agatko, fajnie, jak już się odkryje to w życiu, że odkryję, tak mówię, bo naprawdę dużo z nas ma jakby no takie zaburzone to takie poczucie własnej wartości. Nie wiem, z czego to wynika. Może z jakiegoś otoczenia, może z doświadczeń, może z tego, że ktoś nam coś kiedyś powiedział, może, że zaczęliśmy uzależniać, nie wiem, swoją wartość od wyników w szkole na przykład, bo taki mamy system oceniania. Więc wiele czynników na to na pewno mogło wpłynąć, że no, że mamy zachwiane to poczucie własnej wartości, że uzależniamy to swoje szczęście i zadowolenie z siebie właśnie od tych, czy komuś się podobamy, czy zaspokajamy czyjeś potrzeby, czyjeś oczekiwania w stosunku do naszej osoby, tak? Czyli mamy takie różne kryteria oceny siebie właśnie. I cudne jest odkryć to i już w to uwierzyć właśnie, że od niczego to nie zależy, tylko od nas. Ja właśnie sobie przypomniałam dzisiaj takie zdanie, które w dzieciństwie, proszę, chyba od dzieciństwa miałam jakąś przypadłość, predyspozycję do zapamiętywania cytatów, bo sobie przypomniałam, na ścianie miałam takie plakaty w pokoju i miałam takie zdanie. Libala. Proszę? Libala. Co to jest? Limala, nie wiesz, kto to jest Lima. No nie, dam, a jakiś, się, a, jakiś ten sławny, tak? Ktoś. Depeche Mode. Aha! Nie, nie, ale miałam takie różne właśnie napisy. Teraz sobie to uświadomiłam. Ja cię. No. I tam było takie zdanie, które do dzisiaj. Dzisiaj właśnie sobie uświadomiłam, że tak miałam. Nikt nie może cię poniżyć bez twojej zgody. Tak. Nikt nie może cię poniżyć bez twojej zgody. I to jest brzmi jak slogan. Jak taki, no tak, pewnie, łatwo mówić, tak? Ale wgłębiając się w to zdanie, jaką ono niesie ze sobą, jakie przesłanie, jaką wartość, że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek błędy byśmy nie popełniali, jakiekolwiek porażki byśmy nie ponosili, to wartość nasza jest niezachwiana jako wartość człowieka. I nic nie może poniżyć nas, nikt nie może poniżyć nas, nikt nie może wpłynąć na obniżanie naszego poczucia własnej wartości, jeśli my na to mu nie damy przyzwolenia. I to jest super zdanie. Agatka, dzisiaj miałyśmy warsztaty właśnie takie odkrywania źródła naszej tej, dlaczego, co znaczy dla nas w ogóle poczucie własnej wartości i gdzie mamy jakieś braki, nad którymi warto popracować. I może się podzielić z nami, jakie narzędzia, bo były to narzędzia coachingowe, które, ja uwielbiam narzędzia coachingowe, jak odkryłam coaching, odkryłam w ogóle pracę z myśleniem, z samą sobą, jakie to daje rezultaty, to cały czas właśnie wszystkim naokoło głoszę, jak warto jest pracować nad sobą. Dlatego właśnie powstała Rozwojowa Kawa i narzędzia coachingowe są fenomenalne. Dzisiaj jakich użyłaś? Co robiłeś? Może powiem. Oj, no trochę tego było. Przede wszystkim narzędzie, które pozwala uświadamiać sobie, ile fajnych rzeczy mamy w sobie, tak? My tego nie doceniamy i wydaje nam się, że ot, mamy to, jesteśmy taka i taka. Więc trzeba czasami sobie usiąść albo samemu napisać przynajmniej powiedzmy tam 50 pozytywnych, fajnych rzeczy, które mamy. Może od razu 50 nie napiszecie, to napiszcie 20, 30, tak? Ja mam takie właściwie taką gotową ściągę, z której trochę wybiera się tak, tych rzeczy i to też fajnie otwiera, bo po warsztatach, kiedy to robimy i kobiety sobie później podkreślają te rzeczy, które już mają, to mówią, nawet nie wiedziałam, że taka fajna jest, że mam tyle fajnych rzeczy, tak? Ja mówię, no to sobie to wypisz, jak masz gorszy dzień, nastrój. Ja się śmieję, powiedz na lodówce i nie wszyscy widzą, jaka jesteś fajna, tak? I ty też o tym pamiętaj. Bo jak masz gorszy nastrój, to sobie myślisz, kurczę, no nie jestem taka chyba do niczego, skoro jestem taka. To jest taki powiedzmy taki zastrzyk pozytywnej adrenaliny. Ale no, nie ma skutecznych narzędzi, jeżeli ich nie stosujemy. Po prostu trzeba nad tym pracować. Tak jak
Dzisiaj powiedziałam tutaj, że przez ileś tam lat, 20-30 lat, żyjesz w zupełnie innym świecie oceniania, krytykowania siebie, przeglądania się w oczach innych, no to nagle nie rozkwitniesz i po dniu, po tygodniu nagle nie zaczniesz wierzyć w siebie, tak? Tylko musisz po prostu nad tym pracować. Kolejnym takim elementem, poza uświadomieniem sobie, że jesteś fajna, bo tak jest, to jest właśnie bardzo często stosowany ten dziennik wdzięczności, kiedy po prostu, słuchajcie, ja to robiłam i na mnie to poskutkowało, wierzę, że na was też poskutkuje, po prostu codziennie wieczorem spisywałam rzeczy fajne, które mi się przytrafiły, te, które były moją zasługą, niekoniecznie zasługą moją były, ktoś mi powiedział coś miłego. To też było moją zasługą, właśnie. Wszystkie ale zasługi... w tym sensie, że sukcesy, no to jest jakiś sukces, tak? Kiedy nagle zaczniesz inaczej myśleć, kiedy nawet to, że słońce świeci, miałeś lepszy humor, jest twoją zasługą, bo to ty miałeś. Więc nie będzie to działało, dopóki nie będziemy tego robić. To jest jedyne narzędzie, takie najważniejsze, że nic nie będzie skuteczne, dopóki nie zaczniesz tego stosować, tak? Ważne są też sesje z coachem. Ja nie mówię, że boimy się tego, ale to jest naprawdę bez sensu, dlatego że przez okres tych sesji mamy taką kontrolę nad sobą i wzmożonej pracy nad sobą, w trakcie czego uczymy się ze sobą rozmawiać, komunikować się ze sobą, bo my tego po prostu nie robimy. Nie komunikujemy się ze sobą, nie pielęgnujemy siebie od środka. Nikt za nas tego nie zrobi, nawet nasi kochający rodzice nie, nawet gdyby nam mówili, że jesteśmy cudowni, piękni, wspaniali i mąż, jeżeli ty sama w to nie wierzysz, to jest bezskuteczne, tak? Ja mówię, no musisz sama w to uwierzyć, po prostu musisz sama siebie przekonać, swoją głowę, swój umysł, że jesteś naprawdę mega wartościową osobą. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Właśnie poprzez na przykład pisanie, uświadamianie sobie, że masz fajnie, przez afirmację. Czyli nie na każdego to będzie działać, ale na przykład wysyłanie do właśnie tego naszego kochanego mózgu informacji, jak myślisz o sobie, że na przykład przestaje być atrakcyjna, starzeje się, tak? Zupełnie odwrotnej informacji, czyli właśnie tak. No owszem, czas leci, ale jestem cały czas atrakcyjna. Na przykład, no to tak wymyślone w tej chwili, nie? Nie wyglądam na swój wiek. Ja taką afirmację stosuję. No, dobra. No, i takie rzeczy. Inną metodą, już o niej mówiłam, to jest po prostu sprawdzanie. Sprawdzanie, czy to, co myślimy, w ogóle jest prawdziwe. Bo to są tak naprawdę nasze myśli, które sobie wkładamy do głowy. Tak zwana racjonalna terapia zachowań. Ktoś, kto chce poszukać, niech poszuka. Chodzi o to, że my tak myślimy, ale to wcale nie jest prawda. Jeżeli chociaż jedną osobę na świecie znajdziesz, która zaprzeczy temu, na przykład myślisz o sobie, wcale nie jestem atrakcyjna, jestem na przykład za chuda, za gruba. Ja tak się będę na takich prostych elementach opierać. To chociaż jedna osoba, jak się na świecie znajdzie, która powie, nie no, nie jesteś za gruba, albo nie jesteś za chuda, to znaczy, że bzdury myślisz o sobie. Że to nieprawda. Że to nieprawda. To jest naprawdę mega mocna metoda, uświadomić sobie, czy to, co myślę o sobie, to jest prawda. Czy tylko moje własne założenie zbudowane na nieprawdziwych jakichś przesłankach. Przekonania, tak? Przekonania, które sobie budujemy całe życie. Podważaj te przekonania. I myśl zupełnie inaczej, tak? Zastanów się, zresztą najważniejsza rzecz to przede wszystkim tak higiena osobista, wnętrza, tak? Co ci to da, że ty będziesz o sobie źle myśleć? No co ci to da dobrego w życiu? Co ci to przyniesie? Czy to pozwoli ci stać się tą osobą, którą chcesz się stać? Czy to pozwoli ci osiągnąć cele, które chcesz osiągnąć? Nie wiesz, że pewnie na wiele elementów w życiu mamy wpływ, naprawdę. A największą, najistotniejszą rzeczą to właśnie to, że mamy wpływ na to, jak o sobie myślimy. Tak i to słuchajcie, generuje relacje, które mamy w domu, z mężem, z rodzicami. To generuje relacje w pracy. Osoba
wartościowa, która o sobie myśli dobrze, ona nie pozwoli innym mówić o sobie źle. Stawia granice. Właśnie. Stawia granice i powie tak, właśnie, wiesz co, tak nie jest, nie rób mi tego, bo mnie to boli, tak? Nie podoba mi się to, co teraz mówisz, tak nie może być. Czyli ta osoba, ta wartościowa, która ma to zdrowe poczucie własnej wartości, potrafi stawiać granice, tak? Potrafi być też asertywna, mówić swoje zdanie, nie jest taka uległa. To wymaga pewnie pracy, no pewnie, ale niech was to nie przeraża, tak? Bo to jest tak, jak coś się jednego uda, nawet małego, tak, że zaczniemy lepiej myśleć o sobie, to zaczniemy wierzyć, że to jest możliwe, tak? I to po prostu pociąga za sobą chęć pracy, małe sukcesy generują większe sukcesy i tak to się dzieje. To nie jest tak, że w życiu nagle wszystko będzie idealnie, cudownie, po prostu będziemy sobie inaczej z tym radzić. Super, zobaczmy, co piszecie. Iwonka Góra, moja kochana, pozdrawiam Cię. Podobne narzędzie stosuję, prowadząc warsztaty sylwetkowe. Uczę moje dziewczyny dostrzegać atuty swojej boskiej sylwetki. Super. Tak, Iwonka wykonuje świetną robotę, bo jest stylistką, ale takim właśnie coachem, tak, chyba kobiecości. Tak, bo uświadamia kobiety, jakie są piękne. Nie tylko na zewnątrz, nie tylko dzięki temu, co na siebie założą, ale także dzięki temu, kim są, tak? Co mają w środku. Tak, właśnie fajną rzecz robisz, bo właśnie to mówiłam, że bardzo dużo osób z zaniżonym poczuciem własnej wartości skupia się na swoich brakach i rzeczach, które się nie podobają. A tutaj jest zupełnie inny zwrot. Skupiamy się na pozytywach, na fajnych rzeczach, tak? Pewnie, że nie jesteśmy idealne, ale mówimy sobie, no nie jestem idealna, ale i tak jestem fajna, piękna, tak? Czyli skupiamy się na tych pozytywnych rzeczach, bo skupianie się na brakach, na dysfunkcjach, na tym, do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Tak samo z sylwetką, tak? Szukamy tych fajnych rzeczy. Tych fajnych, jest bardzo tak. Bliskie. Coś... Zaletę, na której możemy zahaczyć, która będzie taką kotwicą, tak? Iwonka, właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy tu na tych warsztatach, jakie są konsekwencje tego, co o sobie myślimy, jakie my ponosimy konsekwencje tego, że w siebie nie wierzymy, w sensie nawet, że nie mamy takiej wiary w siebie i takiego poczucia swojej wartości, godności, takiego szacunku do siebie. Konsekwencje są takie, że jeśli my na przykład widzimy tylko w sobie to, co mamy złe, to nie tylko my to widzimy, tylko my wszystkim naokoło uświadamiamy to, co mamy w sobie złe. I na przykład przy mężu zachowujemy się tak, no patrz, tu przytyłam, gruba jestem, nie? Gruba jestem. Patrz, jaką mam zmarszczkę, o jeny, jaka się brzydka zrobiłam, stara jestem, nie? I tak się zachowując, napędzamy taki sposób postrzegania nas przez męża, przez otaczających nas ludzi. Czyli to, co my myślimy o sobie i mówimy, to tak samo zaczyna o nas myśleć i mówić nasze środowisko. Patrzcie, jaka to jest moc. To jest tak ważny temat, mimo piątku, gdzie już wszyscy na luzie, ale patrzcie, jaki to jest ważny temat, żebyśmy uświadamiali sobie to, że jeśli chcemy, żeby najbliższe osoby nas szanowały, my musimy się szanować. Jeśli chcemy, żeby widzieli w nas potencjał, my musimy widzieć w sobie potencjał. Jeśli chcemy, żeby... Jeśli chcemy, żeby inni widzieli w nas, no nie wiem, wartości, talenty, właśnie ten potencjał, to, co mówi, kiedy słyszałam takie fajne zdanie, to, co myślisz o sobie, krzyczy głośniej niż to, co o sobie mówisz. To, co myślisz o sobie, bo my na poziomie nawet energetycznym zachowujemy się w taki sposób, żeby potwierdzić to, co, nasze przekonanie. Tak, słuchajcie, ja się teraz z Wami podzielę, przepraszam, że zabiorę głos, ty, po prostu chciałam to wywiad z Tobą, ale to jest super przykład, bo mi się przypomniało, jak ja miałam przez długie lata, już teraz wiem, że to w psychologii nazywa się syndrom oszustki. Miałam tak, bardzo długie lata miałam tak, że nie wierzyłam w siebie i na poziomie podświadomości właściwie, no nie umiem tego wytłumaczyć, ale zachowywałam się tak,
I takie sytuacje stwarzałam, żeby potwierdzić moją teorię. Czyli na przykład była sytuacja, że no nie wiem, zrobiłam coś fajnego, albo ktoś fajny, według mojej opinii, chciał się ze mną zaprzyjaźnić i mówił, że jaka jesteś fajna, coś tam jakiś chwalił mnie za coś, to ja robiłam wszystko, żeby udowodnić, że to ja mam rację, że nie jest tak, jak myśli. Ja robiłam, sabotowałam, tak. Ja robiłam wszystko, podświadomie stwarzałam sytuację, żeby udowodnić, że nie jestem fajna. Że nie jestem taka, że nie mam takiej wartości, jaką widzi we mnie ten ktoś. To słuchajcie, i to, na czym się skupiamy, na czym skupiamy swoją uwagę, to w nas rośnie. To w nas rośnie, więc tak żyłam w takim przeświadczeniu i to nie jest też tak właśnie, super Agatka powiedziała, że to nie jest tak pstryknąć i gotowe, że to jest proces, że trzeba nad tym pracować, ale to, co mi się podoba w coachingu, ja zawsze odkąd poznałam coaching dzięki Tobie, to po prostu non-stop tym się zachwycam. To jest cudowne, że owszem, możemy pójść na warsztaty, tam popracujemy kilka godzin, tam może zaiskrzyć. Tak. Możemy się umówić na sesję z coachem, notabene z Agatką można się umawiać na sesję, bardzo polecam. Umówmy się na sesję, przejdziemy kilka tych sesji i dostaniemy narzędzia, instrukcje. To nie jest tylko praca wtedy, podczas sesji, to jest praca, którą możemy wykonywać w dowolnym czasie. Bo jeśli dostaniemy narzędzie od coacha, na przykład samoobsługi, nie wiem, podnoszenia się z porażki, to mimo, że już nasze sesje się zakończyły, my już następnym razem, nie wiem, za 2, 5, 10 lat, jak będziemy to pamiętać, będziemy pamiętać, bo nam na przykład wtedy pomogło, będziemy sięgać po to samo narzędzie. Czyli dostajemy narzędzia raz jakby, ale możemy z tym cały czas pracować. I to jest coś wspaniałego, jak na przykład dzisiaj podałaś dziennik wdzięczności, listę swoich sukcesów, uświadamianie sobie na przykład, czym dla mnie jest poczucie własnej wartości, tak? Może oddam Ci głos. Pytania, same pytania coachingowe, słuchajcie, jeszcze to też jest narzędzie, pytania coachingowe. To, co Ty mówisz, mi się w coachingu też podoba bardzo to, że człowiek uczy się sam później zadawać sobie pytania. Tak. To mi się bardzo podoba. Coaching nie uzależnia, tak? On po prostu uczy takie samoobsługi później w różnych sytuacjach. Trochę tak jak przestawia tory myślenia. Takim najfajniejszym dla mnie osobiście narzędziem jest właśnie zadawanie pytań. Dzienniki wdzięczności też, afirmacje, jakieś inne narzędzia. Motywacje, zbudzenie w sobie motywacji, wszystko. Ja osobiście bardzo lubię pytania, dlatego że człowiek się uczy myśleć pytaniami, tak? Jak ileś razy usłyszę w tej sesji coachingowej, co ci to robi, tak? Jak tak myślisz, co ci to robi, do czego ci to zaprowadzi, tak? To później, jak jesteś w takiej sytuacji obniżonego właśnie, na przykład samopoczucia czy innych rzeczy, to się zaczynasz zastanawiać, co będzie dla mnie dobre, co mi to robi. Czy warto w to inwestować, na przykład w negatywne emocje, czy w coś innego. No po prostu, tak jak mówiłam, miałam właśnie po sesjach taką panią, która właśnie mówiła tak, no po prostu nauczyłam się tych pytań i mówi, w rozmowach z koleżankami zaczęłam nie pouczać ich, czy mówić, jakbym to zrobiła, tylko zaczęłam zadawać pytania, prawda? Może nie każdy, mnie to zafascynowało. A druga rzecz taka, to ja nie wiem, co dla Ciebie będzie dobre, tak? Bo Cię nie znam, bo nie wiem, z jakiej rodziny pochodzisz, jakie masz doświadczenie, co potrafisz, jakie masz zasoby. Właśnie ten proces pozwala każdej osobie właśnie to odkryć, tak? I ona wtedy rośnie, tak? O, nawet udało mi się, tak? Jestem fajnie gdzieś tam wyposażona. Co to daje? To właśnie daje motywację wewnętrzną, a nie zewnętrzną. Tak mi się wydaje, że ten coaching uczy raz myślenia, zadawania sobie pytania, ale ktoś, kto czyta o motywacji, to wie, że to jest najważniejsza motywacja, ta motywacja wewnętrzna, bo ona trwa długo. Tak.
To nie jest własna, tak? Jest własna. Źródło jej jest w nas, nie jest zewnętrzne, nie zależy od niczego, tylko od nas. Tak, uczymy się siebie słuchać, zaczynamy w siebie wierzyć. Przecież coach to jest tylko towarzysz, tak? On cię ma doprowadzić do jakiegoś tam celu. Przychodzisz na sesję z celem, chcesz coś tam osiągnąć, on ma cię tylko potowarzyszyć, ale to ty odkrywasz w sobie poprzez właśnie to, że zadaje ci pytania, wszystkie te elementy, które ci pomogą ten cel osiągnąć. Więc w związku z tym kiedyś będziesz umiała sobie stawiać cele, będziesz się wiedziała, co cię motywuje, co ci pomoże, co ci może nie pomoże, co jest skuteczne, co nie jest skuteczne. Także z tymi narzędziami nie ma idealnych narzędzi, takich, na które są idealne dla wszystkich, tak? To, co podziała na mnie, wcale nie musi podziałać na ciebie. Więc to jest też takie poszukiwanie tych takich sił napędowych w sobie, co mi pomaga. Tak? Przeczytamy, co pisze Magdalena. A co jeśli ja wiem, że tak jest, tylko wszystko, co z zewnątrz dobiega do mnie, że jednak tak nie jest? Nie wiem, czy ja rozumiem. Może chodzi o to, że czujesz taką potrzebę, że wyszukujesz jak gdyby z otoczenia tych negatywnych rzeczy. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Magdalena, jakbyś jeszcze mogła tak jeszcze raz. Bo może było w pewnym momencie, w którym to miało, byśmy zrozumiały, jakbyśmy odczytały na bieżąco, nie? Właśnie, jak mówiłyśmy, dokładnie. Może generalnie chodzi o to, że my przez ileś tam lat uczymy się oceniania siebie i żyjemy oceniani i na tym budujemy poczucie własnej wartości. I później nagle to poczucie własnej wartości trzeba budować na tym, co myślimy o sobie, a niekoniecznie na tym. No, idealnie jest, żeby po prostu tylko na tym to było zbudowane. Taki prosty przykład, nie? Nie umiałam przyjmować komplementów, tak? Nawet jak ktoś mi mówił naprawdę ze szczerego serca coś miłego, tak ja w to nie wierzyłam, to ja tego nie przyjęłam do wiadomości. W momencie, kiedy... Gorzej, ty mówiłaś, on na pewno coś ode mnie chce. Tak, coś ode mnie chce, to jest podejrzane, nie? Właśnie, przypisuje się temu jakieś inne intencje, to znaczy, że coś jest nie tak. A teraz, o dzisiaj Dorotka mi mówi, Agatka, ładnie wyglądasz, podziękowałam, ucieszyłam się, ale to nie wpłynęło na to, że dobrze się poczułam, nie mówisz, ale to na tym nie zbudowałam swoje poczucie, przyjęłam to do wiadomości jako fakt, tak? Kiedyś tak nie było, o to generalnie chodzi, tak? Fajnie, jak ktoś nam to jeszcze potwierdzi, ale jeżeli my w to nie wierzymy, to nic to nie da. Po prostu musimy w to wierzyć, wierzyć w to, że jesteśmy wartościowe. Może nie idealne, a któż jest idealny, tak? Wartościowe. Ale wiesz co, jak ja sobie... Mów. No, chodzi o to, że mamy świadomość obszarów do pracy nad sobą, ale też wierzymy w to, że dużo od nas zależy, tak? Iwonka pisze o komplementach, właśnie tak, super temat, ważny do poruszenia. My nawet w Mary Kay mamy takie, na spotkaniach kosmetycznych, tak fajnie pracujemy właśnie, że nie tylko zewnętrza dotykamy, ale także tego, co wewnątrz, bo właśnie kobiety tak mają, że na komplement reagujemy słabo, w sensie tak, masz ładna sukienka, tak? No to ze strychu, stara, po mamie, coś tam, tak? Minimalizujemy wartość tego pozytywnego komentarza. Nie umiemy przyjmować komplementów właśnie, ale też mi się wydaje, że duże ma znaczenie to, że wyrosłyśmy w takim czasie, kiedy to było w ogóle źle postrzegane, jak ja pamiętam z dzieciństwa, że jak ktoś, że raczej źle było postrzegane w środowisku, jak się powiedziało coś dobrego o sobie, tak? Albo nawet też jak o kimś, to nie raczej, na przykład w kwestii wychowywania dzieci, nie wolno było za bardzo chwalić, żeby nie zepsuć. Nie, no, albo też się boimy, że po prostu... żebyśmy przypadkiem nie byli jako pyszni, zarozumiani i tak dalej, boimy się. A dzisiaj właśnie było na też, no niestety was nie było, że to, co nam się wydaje, że to jest osoba taka zadufana, tak naprawdę ona też ma zaniżone poczucie własnej wartości. Tylko ona po prostu
czerpie z obniżania wartości innych osób. A to jest taki mechanizm. Ale tutaj fajnie powiedział, pisze kto? Beatka, Iwonka. Że podoba się jej w to, że coaching czerpie ze sobą. Właśnie mi się to też bardzo podoba, dlatego tak kocham coaching. Bo opiera się właśnie na własnych zasobach. Dzięki temu czujemy tą moc, tak? Czujemy siłę. No, na tym to właśnie to ma wszystko polegać, tak? Na pracy właśnie na własnych zasobach, nie na zasobach innej osoby. Ale też nie na deficytach, tak? Bo o, to szczególnie. To jest właśnie ta różnica, że dawniej tak. Jakby się patrzyło na to, czego nie umiem, w czym jestem słaba, i to się na siłę podnosiło, tak? Te umiejętności, te kompetencje się na siłę podnosiło wbrew naturze naszej. A dzisiaj właśnie mi się wydaje, że właśnie coaching to tak stawia na te mocne strony, na to, co mamy w sobie dobrego i w tym kierunku się rozwijać. Beatka coś fajnego pisze też. Ja nie widzę dobrze, bo okularów nie mam do tego. Strach mi nie pozwala uwolnić swojej mocy. Co ty, Beatka, piszesz? Strach mi nie pozwala uwolnić swojej mocy. Słuchajcie, czasami jest tak, że... O. Że to też może nas trochę deprymować, że stawiamy sobie od razu za zbyt wysokie cele. To też trzeba z tym uważać, tak? Żeby to było wyważone. To próbuj o takich rzeczy, które nie będą wymagały aż takiej odwagi, tak? Próbuj od małych rzeczy. Nikt od razu nie każe ci, mówiąc tak obrazowo, skoczyć ze spadochronem, żeby sobie udowodnić, że jesteś sylweta. Od małych rzeczy zaczynać, pokonywać strach o takich rzeczy, które możemy zrobić, tak? A nie od razu wyznaczajmy sobie cele ważne, ambitne, ale takie, które możemy osiągnąć, a nie takie, które ale są osiągnięte. Wiesz, tak sobie teraz myślę, co Beatka miałaś na myśli, bo Beatka, ty nie piszesz tutaj na pewno o sobie, bo ja cię znam i też z tobą mamy tutaj rozwojową kawę i nas fajnie tutaj motywujesz, uświadamiasz. I Beatka pewnie ma to na myśli, bo Beatka totalną biologią się zajmuje. Beatka pewnie masz to na myśli, że ma niskie poczucie własnej wartości wynika ze strachu często, tak? Czyli przed, prawdopodobnie przed odrzuceniem, bo to znowu, wracając do tego systemu wychowania, jak ja sobie przypomnę, jaki jest system, był system wychowania i system oceniania. Oceniania, czyli albo chwalenia, albo odrzucania, tak? Tak. I to są straszne konsekwencje. Tak, to jeżeli przez tam 20-30 lat żyłaś w takim przekonaniu, że to, co o sobie myślisz, to wynika właśnie z oceniania, z tego właśnie takiego wartościowania poprzez to, co potrafisz, na co zasługujesz, no to nagle w ciągu chwili, kilku minut, kilku dni, kilku miesięcy nie staniesz się osobą, która przejdzie w zupełnie inny schemat myślenia. Czasami się tak zdarza, ale wydaje mi się, że to jest bardziej proces niż takie, wiesz, uderzenie pioruna, o tak, to jest inaczej, od dzisiaj jestem inny. Tak? No bo jak ty przez 20 lat byliśmy uczeni, że na przykład przychodzi dziecko ze szkoły i co dostałeś? Jedynkę. Nie jesteś niegrzeczny, tak? Przychodzi dziecko ze szkoły, co dostałeś? Piątkę, ale fajny jesteś, tak? Dobrze, tak? I ono uzależnia swoją wartość od tego, czy osiągnęło, czy zaspokoiło oczekiwania mamy, czy nie zaspokoiło. Tak? Później jest, czy zaspokajamy potrzeby naszego otoczenia, naszego środowiska, później jest naszego męża. Naszego męża, naszych dzieci, naszych rodziców. To jest takie, takie w kółko, czy jesteśmy, czy zasługujemy właściwie na tą miłość, czy zasługujemy na to, żeby o sobie dobrze myśleć. No, po co? A potem uzależniamy od tego, jakim jesteśmy rodzicem. Ja to dzisiaj powiedziałam, że w pewnym sensie to my tak żyjemy taką jałmużną dla siebie, tak? No tak, to jest trochę egoistyczne, bo czekamy, aż nam ktoś powie coś dobrego, tak? To nie jest egoizm? To jest egoizm, nie? Tak, to było dla mnie wstrząsające. To jest własna teoria Agatki, że... czego? Nie wiem, dlaczego cię parafrazuję. Taka jestem szczęśliwa po tych warsztatach dzisiaj. Nie no, ja tak z takiego wniosku doszłam, że to tak naprawdę, tak, ja zawsze mówię, że grzechem jest nie kochać siebie, bo nie będziemy potrafili kochać innych,
bo na tym warunkujemy miłość do innych. Jak sami siebie kochamy, to jesteśmy w stanie dawać innym dobro, dawać innym miłość. I dajemy im to dlatego, nie dlatego, żeby coś dostać w zamian, tylko po prostu chcemy się tym dzielić, tak? Umiemy okazywać miłość i nie patrzymy na to, co dostaniemy w zamian. Natomiast no, tak samo jest z poczuciem własnej wartości, tak? Jeżeli go mamy właśnie fajnie postawione, to nie czekamy, kiedy dostaniemy coś z zewnątrz, jakąś taką informację o nas pozytywną, bo to jest taka jałmużna. I to jest egoizm, bo wtedy wymagamy od innych, żeby oni nam podnosili nasze poczucie własnej wartości w pewnym sensie. Ale tak? Wiesz co, to niesamowitą rzecz poruszyłaś, bo jak sobie tak myślę właśnie, jak wchodzimy w związki, nie? Jaki mamy powód, że wchodzimy z kimś w związek? Czy wchodzimy w kimś w związek, bo ktoś nam właśnie jakąś dziurę w nas wypełnia, czy dlatego, że my mamy tyle w obfitości, że chcemy się podzielić tą miłością. Tak. To jest totalna różnica. Patrzcie, warto jest się zastanowić. No tak samo jest z pogadamy. Miał tak samo jest dojrzewanie do pewnych rzeczy, tak? Ja mówię, że kobieta po 40 to jest taki może stereotyp myślenia, ale to jest tak, że w końcu się zaczyna zastanawiać, kurczę, dla jakiego celu, dla jakiej misji ja żyję. Ja bym chciała po prostu, nie wiem kiedy odejdę, na przykład ja miałam takie myślenie, od razu mam się podzielenie. Nie wiem kiedy odejdę, kiedy mnie tutaj nie będzie, ale póki jestem, to czegoś już doświadczyłam, no to podziel się tym z innymi, daj im tą radość, daj im w to wiarę, że można się zmienić, można zmienić myślenie o sobie, można żyć bardziej szczęśliwie, no to taka moja misja w życiu, tak? Dodaj innym skrzydeł, tak? No tak mi się wydaje, tak nawiązując do tego, Dorotko, co fajnie powiedziałaś, że my nie wchodząc w relacje z kimś innym, nie zastanawiamy się, jak mamy właśnie to zdrowe poczucie własnej wartości, co z tamtej strony dostaniemy, tylko właśnie myślimy inaczej, tak? Podzielę się tą radością, którą mam w sobie. Co mogę tej osobie dać, no. Tak? To jest w ogóle niesamowite, bo w ogóle tak jest, że jeśli mamy właśnie zachwianą tę wartość siebie, to szukamy właśnie tego potwierdzenia. I tak jak ty powiedziałaś, to jest takie egoistyczne, bo my wtedy tak jakbyśmy siadamy na fotelu, na tronie i tak, proszę, proszę dodaj mi wartości, udowodnij mi, że jestem warta, tak, mów mi tu komplementy i tak dalej, nie? A właśnie co my, warto jest się zastanowić właśnie, co ja mogę dać, co ja mogę wnieść, czym mogę ja się podzielić, żeby ta, nie wiem, ta obfitość na nas wszystkich tutaj tak spływała, bo Agatka tak powiedziała i to jest prawda właśnie, że ktoś już doświadczy tego przełomu i tej takiej transformacji wewnętrznej, tu dziewczyny, które jesteście, wy jesteście już bardzo w temacie. I też się dzielicie tym właśnie. Wszystkie osoby, które doświadczą takiego, że można zmienić to myślenie, można zmienić to swoje wnętrze na bardziej radosne, na optymistyczne, na właśnie takie wypełnić się wiarą, to wszystkie te osoby chcą się automatycznie dzielić z innymi. To jest cudne i dlatego tak się mnożymy, myślimy. My uśmiechnięte buzie. Patrzmy, co jeszcze piszecie. Basia pisze, że jest moc. Super. Właśnie już przestałam tak reagować. Basia, super. Dziewczyny, widzę, że tutaj się bardzo rozpisałyście fajnie i cała praca zachodzi między sesjami. Tak, Iwonka. Iwonka robi genialną robotę. Jeśli potrzebujecie dziewczyny, doradcy, stylistki, która będzie tak holistycznie do Was podchodzić właśnie nie tylko w co Was ubrać, ale jak sprawić, że właśnie wewnątrz poczujecie się piękne, to do Iwonki. Czasem towarzyszy nam strach przed zwycięstwem również, tak. Jest coś takiego jak lęk przed sukcesem, ale to byśmy musiały do północy tu siedzieć. W ogóle tyle tematów jest nieporuszone, czy to się tak nie da wszystkiego od razu. Dokładnie, więc nasza rozwojowa kawa online będzie na pewno tętniła życiem. A w ogóle zapraszamy na rozwojową kawę fizycznie tutaj, bo warsztaty z Agatką pewnie jeszcze nie raz będą. A zresztą Agatka ma tutaj sesję
Dyżury mam. Dyżury. W każdy wtorek w naszej rozwojowni właśnie w Jasionce pod Rzeszowem, w każdy wtorek pomiędzy 17 a 19 można sobie przyjść tutaj na kawę i z coachem przedyskutować swoje potrzeby. Iwonka pisze, że czasem towarzyszy nam strach właśnie przed zwycięstwem. Fajny temat na pogaduchy. Na pewno poruszymy. A Beatka, że w sensie, że działam na pół gwizdka, bo wiem, jaką mam moc. Tak, wracając pewnie do naszej rozmowy, ale jest opóźnienie, tak jak tutaj piszecie. Beatka, koniec końców należy sobie zadać również pytanie, dla kogo to robimy? Kogo tym chcemy zadowolić? Tak, dla kogo to robisz? Kogo chcesz tym zadowolić? Ja kiedyś, dziewczyny, byłam na jednym jakimś szkoleniu takim, gdzie trener tak mocno, to był prowokacyjny wykład, uświadomił nam, że nikt za nas życia nie przeżyje, że nikt nie, za nas nie umrze, nikt się za nas nie urodził, nikt nie przeżyje życia, nikt za nas nie umrze, nikt nie spojrzy na nasze życie, jak już będzie po wszystkim, no. Nie? Tylko my sami możemy spojrzeć na to i sobie już teraz wyobrazić, jak to będzie. Czy będziemy szczęśliwie zadowolone, bo najczęściej właśnie, tak jak starsi ludzie się dzielą, to mówią, że żałują czego, że nie robili jakichś rzeczy, bo się bali, bo motywowani byli strachem, nie wierzyli w siebie, tak? Mhm. Nie mieli poczucia, że mogą. Że mają moc sprawczą tak właśnie. Jest właśnie ta książka tej pielęgniarki, która była w hospicjum przy ludziach umierających i napisała książkę właśnie, czego ludzie najbardziej żałują przed śmiercią, bo ona z tymi ludźmi rozmawiała i to spisała, więc warto sobie poszukać. I właśnie tam jest... Tak się tytułuje ta książka? Coś w tym stylu. No i teraz zaskoczenia, tak, ale tak wpiszcie wyszukiwarkę, czego żałują ludzie. To pewnie do źródła dojdziecie, ale właśnie najwięcej jest to związane z tym, że nie mieli odwagi, tak? Że to jest właśnie, że nie mieli odwagi po prostu wziąć swojego życia w swoje ręce i decydować o innych, tylko żyli dla innych, tak? Więc, tak no bo tak, my podejmując decyzję myślimy sobie tak, a co mama powie, a co mąż powie, a co siostra powie, a co na wsi powiedzą, a co koleżanki na to, tak sobie myślimy, tak? Ja kiedyś słyszałam fajne powiedzenie, nikt za ciebie nie płaci twoich rachunków i nie ma prawa podejmować no tak za ciebie było, decyzji. Było, jest i będzie, tak, tylko pytanie, co my z tego mamy, no. Trzeba troszeczkę zapytać siebie, po co mi to, tak? Co mi to daje? Ja tu już chyba mówiłam. Co mi to daje, że będę się tak zachowywać, tak? Tak jak mówię, no proces coachingowy jest, to jest godzinka spotkania, ale to, co się dzieje pomiędzy, ta praca nad sobą, to uczenie się, no dociera do nas pewna świadomość, która jest nam bliska. Nie innej osobie, tylko my siebie znamy i budujemy takie właśnie umiejętność życia sama ze sobą. I podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą, tak? Ze swoimi wartościami. Bardzo dużo osób żyje w ogóle bez celu w życiu, tak? Nie wie, po co żyje. No, taka jest prawda. To jest kolejny temat. Tak. Basia się zgadza, że jeżeli my siebie akceptujemy w pełni, to niesiemy radość. Tak. Tak, Basieńko, tak. Oh, I love you. Polecam Dawida Hawkinsa, który świetnie traktuje o poziomie świadomości, o karmieniu ego. O, Beatka, dobra. Wygooglujemy. Iwonka, dziękujemy za serducho. Prawdziwe słowa trzeba myśleć zawsze pozytywnie. Pani Zofia, dziękujemy za taki cudny komentarz. Dziewczyny, to jest niesamowite, jak my nawzajem na siebie oddziałujemy i ta świadomość tego niesie radość, ale też odpowiedzialność. Bo każdy tu komentarz, dziewczyny, wpływa na nas wszystkie. My wszystkie na siebie wpływamy i ta świadomość daje naprawdę, to jest, fajnie jest to wiedzieć, jeśli wiesz, że to, co robisz, jest dobre i fajnie jest sobie zadać właśnie pytanie, czy to, co robię, jest dobre, jak to, co robię i myślę, wpływa na mnie, jak to, co robię i myślę, może wpływać na innych, nie? Więc absolutnie grupa wsparcia tutaj na tym live'ie. Dziękujemy za to, dziękujemy. Dziękujemy i trzeba w końcu zadbać o swoją o swój umysł. Trzeba zadbać. Dziewczyny, tak, Agatko?
Nie, w ogóle miało być króciutko, ale tu tematów nieporuszonych jest tak dużo. Słuchajcie, najfajniejsze rzeczy wychodzą właśnie jak jest takie spotkanie takie i każda się podzieli tym, co ma w sercu. I to czasami jedno zdanie jednej osoby, czy sam entuzjazm przekłada się na pozostałe osoby. Tak. Także jest to naprawdę fajne, żeby się otaczać ludźmi, niekoniecznie tak samo myślącymi, ale na przykład pozytywnymi, blisko myślącymi, bo takie osoby się nawzajem przyciągają, wzmacniają w życiu, wspierają. Jest tyle takich negatywnych czasami emocji, że poszukajmy właśnie tych fajnych, takich pozytywnych. Ale właśnie często tak jest, że dzisiaj też o tym rozmawiałyśmy, że jesteśmy średnio tych 5 osób i no to wiem, że to brutalnie brzmi. Basia jest, Basia ogląda to. Basia, widzisz. Basia. Spotkanie z Basią już niedługo. Słuchajcie, jesteśmy jednak tą średnią tych osób, z którymi najczęściej przebywamy, ale też weźmy pod uwagę, że jesteśmy średnią siebie. Czyli z sobą też z sobą przebywamy najczęściej i wpływamy na to, na nasze samopoczucie, na to, co o sobie myślimy i jakie wskutek tego myślenia podejmujemy decyzje i co wskutek tego czujemy w swoim życiu, tak? Jaką, czy samozadowolenie właśnie, czy frustrację. Czemu to mówię? Aha, bo zaczęłyśmy mówić o tej grupie wsparcia. Grupę wsparcia tutaj na live fajnie tworzymy, ale nasze spotkania powstały też i takie warsztaty właśnie z coachem. To jest właśnie taka grupa wsparcia, bo kto przychodzi na takie warsztaty? Na warsztaty przychodzą osoby, które zadecydowały już, że już coś chcą zmienić, że pragną jakiejś zmiany, już pragną coś zrobić w swoim życiu, czyli już chcą tę moc sprawczą czuć, czyli to już jest pozytywna grupa wsparcia. Więc warto, jeśli nie mamy w domu takich osób, które nas wspierają, warto jest sobie zrobić takie ćwiczenie właśnie, wypisać 5 osób, z którymi najczęściej przebywam i sobie przy nich plusy albo minusy postawić i pomyśleć, co mogę zrobić, żeby takich osób, przy których postawię plusy, było więcej. Bo jeśli nie masz na przykład warunków w domu, nie możesz zmienić lokatorów, znaczy domowników w pracy, nie możesz zmienić... I masz 5 dzieci, i masz średnia 5. Jesteś średnią 5 dzieci, z którymi najczęściej przebywasz, to może warto jest pomyśleć, żeby wyjść regularnie od czasu do czasu, ale regularnie z domu i wejść w takie środowisko, które da nam wsparcie i będzie... Basia pisze, że miała i spać. Basiu, ja też już dawno miałam i spać. Bo no właśnie, tak to jest, że jak wiemy, że robimy dobre rzeczy i te rzeczy są przyjmowane z radością, wdzięcznością i widzimy już, że one pracują, nie tylko właśnie u nas, tylko dzieląc się tym, rozpowszechniamy je i pomagają tym innym, to ta radość właśnie daje taki entuzjazm, że potem nie idziemy spać o przyzwoitej porze, tylko cierpimy na bezsenność z entuzjazmu, z radości. Więc dziewczyny, Agatka, tobie serdecznie gratuluję. Ja jeszcze tylko przypominam, od 17 do 19 można się z Agatką tutaj w Jasionce umówić na pogaduchy we wtorki. Ale też mamy warsztaty w miarę regularnie. Wszystkie wydarzenia aktualne w naszej rozwojowni, w Rozwojowej Kawie. Rozwojowej Kawy możecie śledzić na Facebooku w wydarzeniu. Tam w dyskusji dodawane są wszystkie tematy i następnym tematem będzie właśnie owocowa dieta, czyli że można dietą nawet uzdrowić ciało, a już nie powiem, że umysł, psychikę, wszystko, o tym wszystkim powie Basia, ale nie na następnym kąpiel w dźwięku z Beatką Styś, tylko chyba 26. Napiszę. Chyba 26. Dziewczyny, pozdrawiamy, życzymy takiej super zdrowej wiary w siebie, takiej nieegoistycznej właśnie, nie wyuzdanego ego, tylko takiej mądrej, katolickiej. Mądrego myślenia o sobie, z miłością, kochajmy się. Przede wszystkim to będzie nam po prostu lepiej w życiu, no taka jest prawda. Tak, opłaca się wierzyć w siebie, mówię wam to. Opłaca się. Wszystkiego, co najlepsze dla was, dziękujemy, że jesteście dobrej i dziękujemy, nocy. Że tak pięknie się tu wspieracie. Dobrej nocy. Dobrej nocy, pozdrawiamy. A jakby coś, jakieś pytania do coacha, to piszcie śmiało.
Cudnego weekendu.